Zapraszamy na nowy odcinek programu Co słychać w naszym regionie. Tym razem udaliśmy się z kamerą do Gubina, gdzie spotkaliśmy się z burmistrzem Bartłomiejem Bartczakiem. Rozmawialiśmy m.in. o inwestycjach, które są prowadzone w mieście oraz tych zaplanowanych na przyszły rok. A to ma być rekordowy rok dla tego coraz mocniej rozwijającego się miasta. Aktualnie kończymy wykończenie hali sportowej. Myślę, że w grudniu dokonamy uroczystego otwarcia. No i rozpoczęliśmy inwestycje skateparku, pump track jest projektowany, niedługo też ruszy inwestycja zieleńce, część z nich już jest skończona, część na przyszły rok. No ale przypomnę, że ruszamy za chwilę z przetargiem na budowę stadionu lekkoatletycznego. Przy okazji dostaliśmy ponad 26 milionów złotych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych nowych, czyli budowa dwóch rond oraz drogi przelotowej przez strefę ekonomiczną. Czyli łącznie w przyszłym roku wydaje mi się, że przekroczymy 50 milionów złotych inwestycji, natomiast budżet przekroczy też 100 milionów złotych magiczne. Jak zaczynałem, pamiętam, w 2006 roku budżet był tam około 30 milionów złotych. Teraz będzie to, no myślę, że czterokrotność tamtej sumy. To też świadczy o tym, że mimo trudnego czasu, bo jednak dochodów jest coraz mniej, wydatki bardzo rosną, najniższa krajowa, ceny energii i tak dalej. Ale tutaj naszą odpowiedzią jest przede wszystkim duże inwestycje w mieście, największe w historii tego miasta. No i też ściąganie nowych inwestorów. Mam nadzieję, że równolegle z uzbrojeniem strefy ruszy budowa fabryki na 120 tysiącach metrów kwadratowych, co łącznie da około 1000 miejsc pracy. Także to wszystko w rozmowie z inwestorami jest robione i myślę, że tak to skorelujemy, żeby nie było tak, że fabryka stanie bez drogi albo że wybudujemy drogi, a nie będzie fabryki. To wszystko musi iść w miarę równolegle i trzeba tworzyć nowe miejsca pracy, trzeba ściągać nowych inwestorów, żeby tych pieniędzy z podatków było jak najwięcej. Budownictwo mieszkaniowe również, przypomnę, że budujemy blok mieszkaniowy poprzez RTBS, to będą mieszkania na wynajem. Mamy swój SIM, wybudujemy kolejny blok, ale też inwestorzy prywatni budują bloki i domki. My robimy swoje, przygotowujemy się, mamy swoje plany, mamy już na to pieniądze i myślę, że to będzie inwestycyjnie bardzo dobry rok dla naszego miasta. Zapytaliśmy burmistrza o uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Gubina. Czy jest ich coraz więcej, a może wręcz odwrotnie? To już nie są takie liczby jak kiedyś, bo część wróciła do siebie, część mieszkańców, która tu przyjechała w liczbie tam około 700, od razu pojechali dalej do Europy, powiedzmy, zachodniej lub swoich miejscowości, bo nie wszyscy byli Ukraińcami. Także ci, co zostali, znaleźli pracę, bo jestem regularnie w kontakcie z nimi, też są w naszych szkołach, przedszkolach, także zobaczymy, czy będą chcieli zostać dłużej i czy nie będą wracali do siebie. Te bombardowania, które teraz obserwujemy, no to na pewno nie wróżą nic dobrego. Także wydaje mi się, że trzeba zrobić wszystko, żeby ci mieszkańcy z Ukrainy, którzy są w Gubinie, żeby oni się tutaj poczuli dobrze i żeby też pomagali wzrastać nam w naszym mieście i wytwarzali ten również produkt krajowy brutto. Gubin to miasto przygraniczne, po drugiej stronie granicy jest Guben. Włodarze obu miast od wielu lat ściśle ze sobą współpracują. Sytuacja też wygląda gospodarczo w Guben bardzo dobrze. Trzech nowych inwestorów, Rocktech, Bifi oraz teraz chiński inwestor wszedł, także kilkaset miejsc pracy powstanie za chwilę w Guben. To też dobrze wróży, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, bo na pewno wielu dzisiaj pracuje w Niemczech i będą mogli sobie zmienić pracę na przykład na bliżej lub na lepszą, na lepiej płatną. Trzeba tworzyć kolejne miejsca pracy w naszym euromieście. My to robimy, mieszkańcy Guben czy burmistrz Guben też to robi. No i na pewno potrzeba będzie bardziej rozwijać jeszcze mieszkalnictwo w sensie budowlanym, tak? Czyli kolejnych kilkaset mieszkań w Gubinie musi tutaj być zbudowanych, ponieważ za chwilę naprawdę nie będzie możliwe wynająć mieszkania, bo już są problemy, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy na wynajem, a miejsc pracy przybędzie dużo, więc tutaj to też jest jakaś taka wskazówka dla potencjalnych deweloperów, inwestorów, że warto jednak postawić na budownictwo mieszkaniowe na pograniczu, bo miejsc pracy przybędzie. Współpraca wygląda bardzo dobrze, mamy też wspólne plany na kolejną perspektywę unijną, jeżeli chodzi o Interreg.
Mam tu na myśli chociażby ścieżki rowerowe, czy ewentualnie jeszcze Wille Wolfa, również projekty ze szpitalem w Guben. Także pomysłów jest dużo. Myślę, że przekujemy to niedługo na konkretne wnioski, a potem na konkretne pieniądze i potem będziemy realizować w najbliższej perspektywie nowe rzeczy. Na koniec naszej rozmowy zapytaliśmy burmistrza, z jakiej nowej inwestycji jest najbardziej dumny. Taka inwestycja, która będzie taką kropką na D, to jeszcze przed nami. Bardzo czekam na budowę stadionu, bo to jest jedno z moich marzeń jeszcze, powiedzmy, od dziecka, jak chodziłem tam trenować jako taki trampkarz jeszcze i za każdym razem pytałem mojego trenera, czy jest już moja karta? Nie, jeszcze nie ma. I tak po tygodniu czy po miesiącu przychodzenia w końcu tej mojej karty dalej nie było, dalej nie mogłem grać i skończyło się na tym, że tak naprawdę grałem w Guben, chodząc tam do szkoły i grałem tam w juniorach, potem w pierwszej drużynie, w drugiej drużynie. Ale końcówkę kariery grałem rzeczywiście już na stadionie naszym miejskim. Dzisiaj też w sumie gram, bo gram w drugiej drużynie Kariny i bardzo się cieszę, że wróciłem do tych treningów. Także to jest coś, czego brakuje. Ale też nie mówię nie w sensie piłkarskim, ale w ogóle lekkoatletycznym. Brakuje takiego obiektu sportowego. Jest już piękna hala, kończymy ten drugi etap, ale jeszcze ten stadion to jest coś dla mnie jako byłego piłkarza i też kibica piłki nożnej, to jest efekt wow. Natomiast gospodarczo ciągle czekam na tą fabrykę w nowej strefie ekonomicznej naszej. Wydaje mi się, że to też będzie coś takie zwieńczenie tego, co robiliśmy w ostatnich latach, czyli postawiliśmy mocno na ściąganie inwestorów, na nowe miejsca pracy i jeżeli jakby wszystko przebiegnie według planu, stworzymy te 1000 miejsc pracy, to będzie też duży magnes dla mieszkańców, powiedzmy spoza Gubina, ale też dla tych z Gubina, że będzie kolejna oferta, jeżeli chodzi o możliwość dobrze płatnej, nowej pracy.